Pani dyrektor, proszę nam powiedzieć, na jaką wystawę zaprasza Biblioteka Pedagogiczna? Zapraszamy na kolejną wystawę fotograficzną. Przy tym jest to kolejna wystawa fotograficzna przygotowana przez osoby niepełnosprawne, a druga w tym roku przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Jestem, stowarzyszeniem, które ma na celu wspieranie osób niepełnosprawnych, i dzieci niepełnosprawnych i osób wymagających wsparcia. Na wiosnę spotkaliśmy się tutaj przy fotografiach Integracja w obiektywie. Umówiliśmy się wtedy, że tamto doświadczenie było pierwszym naszym wspólnym doświadczeniem, teraz jest już drugie, mam nadzieję, że nie ostatnie. Bardzo dobrze nam się z tym stowarzyszeniem współpracuje, także myślę, że będziemy się częściej tu spotykać. Proszę powiedzieć, skąd pomysł w ogóle na zorganizowanie takich warsztatów i tej wystawy? Pomysł powstał w zeszłym roku podczas realizacji takiego projektu międzynarodowego. Tam odbyły się kilkudniowe warsztaty i odkryłam parę talentów. I jak zobaczyłam, jak wiele osób interesuje się fotografią, dziennikarstwem, postanowiłam napisać projekt Akademia Młodego Dziennikarza, który jest właśnie współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aczkolwiek ja sama też z boku obserwując byłam pełna podziwu, bo widziałam początki, kiedy grupa się tak integrowała, tak na początku jeszcze nie mówiło, jaki sprzęt posiada. Okazało się, że niektóre osoby to niepełnosprawne mają specjalnie dostosowany sprzęt, żeby robić zdjęcia i się tym już wcześniej interesowały i pokazały swoje małe arcydzieła, stąd też potem właśnie ta tematyka była coraz trudniejsza tych zdjęć, tych zajęć, więc jeżeli chodzi o rozwój grupy, to myślę, że tu prowadzący, a nie koordynator może się więcej wypowiedzieć. Ten projekt nazywał się Akademia Młodego Dziennikarza i też powstała druga grupa dziennikarzy, która była prowadzona przez Malwinę Kęsicką. Oni tam poznawali warsztat dziennikarza, podstawy tworzenia gazety, mogli sprawdzić swoje umiejętności praktyczne też, pisali fotoreportaże, też wywiady, prowadzili sondy uliczne i redagowali własną gazetę pod tytułem Jestem, bo wyszło 8 wydań tej gazety, każdy na jeden miesiąc. Odbyło się też spotkanie ze studentami dziennikarstwa, było wyjście też do telewizji UMK, więc mieli też bogaty program i te grupy też ze sobą współpracowały. Staraliśmy się też stworzyć okazję, żeby czasem się spotkali ze sobą, żeby na przykład podążali wspomnieniami osób, które były w grupie fotograficznej, prowadzić z nimi wywiady, jak się rozwijają, jak wyglądają ich zajęcia. Z kolei grupa fotograficzna robiła im zdjęcia w ich ulubionych miejscach w Toruniu i efekty pracy są w postaci gazetki, która też będzie zaprezentowana tutaj na wystawie. Proszę powiedzieć, jak przebiegały te zajęcia? Z czego czerpaliście inspiracje do robienia zdjęć, które możemy oglądać na tej wystawie? Jeśli chodzi o inspiracje, tak naprawdę czerpaliśmy je z otaczającego świata i z tego, co dzieje się wokół. Ogólnie jestem zaskoczona, że tak dobrze sobie poradziła moja grupa, bo rzuciłam ich tak naprawdę na dość głęboką wodę i tematy były niejednoznaczne, niejasne, chociażby jak rytm, okno, które można było interpretować według własnej koncepcji. I jak sobie poradzili z tymi tematami? No, jak mówiłam, byłam bardzo zaskoczona, bo naprawdę dobrze. Naprawdę to były tematy, które można spotkać na uczelniach wyższych, artystycznych, a oni poradzili sobie bez żadnego przygotowania tak naprawdę na piątkę z plusem. Proszę powiedzieć, jest Pani zaskoczona tym odbiorem rzeczywistości właśnie przez osoby niepełnosprawne, tego jak oni postrzegają rzeczywistość poprzez fotografię? No na pewno postrzegają troszkę inaczej, ale widać bardzo dużą wrażliwość tak naprawdę przemawiającą przez te zdjęcia, które wykonali. Jak przebiegała ta praca? Co po kolei wykonywali uczestnicy? Nie było jakiegoś konkretnego schematu tak naprawdę działania. Spotykaliśmy się i w plenerze i były zajęcia stacjonarne, teoretyczne, gdzie zagłębiliśmy jakąś teorię, a potem po prostu ćwiczyliśmy to w praktyce w plenerze. Proszę powiedzieć, co Pani sfotografowała? Jakie Pani prace znalazły się na tej wystawie? To znaczy, moja jedna praca jest na temat okno, potem jest na temat uczuć, spokój miałam, uczucia i jeszcze jest jedna, pejzaż abstrakcyjny, to są trzy fotografie. Co możemy powiedzieć o tych fotografiach? Skąd Pani czerpała inspirację do tego, żeby zrobić te zdjęcia? Z Torunia przede wszystkim, Toruń był moim tematem. Poza tym troszkę przyroda, bo spokój wyraża siedzący gołąb. To chyba wszystko. Głównie to były zdjęcia takiego pejzażu
W Toruniu, bo też pochodzę, jestem z Torunia i właściwie na zajęciach znalazłem się dzięki wolontariuszom, którzy w stowarzyszeniu jestem, pracują. Poprosiłem po prostu jednego chłopaka, który bardzo chętnie się zgodził. Zajęcia były w sobotę. I co mi to zajęcia dały? Dały mi, mogłem trochę przede wszystkim poznać aparat, tak trochę zobaczyć, jak sztuka wygląda u innych. Uczestniczyłam w warsztacie od samego początku. No może nie we wszystkich zajęciach, bo nie mogę połączyć pracy zawodowej z pasją, troszeczkę to było trudne. Na pewno nocne zdjęcia, to wiem na pewno, znaczy malowanie światłem, które mnie bardzo zainspirowały, to było coś nowego, bo generalnie fotografią zajęłam się dlatego, że jest to dla mnie uzupełnienie słowa, ponieważ piszę literacko. Pięknie, a proszę powiedzieć, co Pani dały te warsztaty, czy poznała Pani tak naprawdę tą fotografię, nauczyła się Pani robić? Znaczy, powiem tutaj parę słów na wystawie, myślę, że dużo powiem, natomiast na pewno jest to doskonały warsztat, na pewno osoba, która to prowadziła, podeszła z pewnym profesjonalizmem, poza tym dała nam możliwość rozwoju tak naprawdę. Jej kreatywność i indywidualne podejście do każdego uczestnika pozwoli nam nie zatrzymać się na pewno w miejscu. I no ja się bardzo dużo nauczyłam w tym krótkim czasie, znaczy krótkim, dla mnie 8 miesięcy to jest niby długi okres, natomiast uważam, że one jeszcze mogłyby trwać i jeszcze moglibyśmy się szkolić i szkolić. Szkoda, że się skończyło. Tak, Panie Prezesie, proszę nam powiedzieć, czym zajmuje się Fundacja Jestem? Stowarzyszenie Jestem zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, ale również innymi osobami potrzebującymi wsparcia, czyli współpracujemy z ośrodkami rehabilitacji uzależnień i mamy taki duży cykl zajęć dla osób uzależnionych, szczególnie dla młodzieży uzależnionej. Na stałe współpracujemy z Czerniewicami i taki klub integracji społecznej, który pomaga łączyć te dwa środowiska, środowisko osób niepełnosprawnych i środowisko osób uzależnionych. Osoby niepełnosprawne pozytywnie wpisują się w terapię osób uzależnionych. Sprawiają, że one czują się potrzebne, że zauważają jakby dary, które mają, że to buduje ich własną wartość w swoich oczach. No i najważniejsze to co powiedziałem, że czują się potrzebne. Najczęściej całe życie były gdzieś tam gorsze. I w szkole, i w domu, i gdzieś tam na podwórku. A tu się okazuje, że nagle są potrzebne, ważne, często najważniejsze, prawda? Ważniejsze od rodziców tej osoby niepełnosprawnej, bo są wtedy, kiedy ta osoba najbardziej ich potrzebuje. A proszę powiedzieć, skąd pomysł na to, żeby zorganizować takie warsztaty dziennikarskie i fotograficzne właśnie dla tych osób? Wie Pani co, to jest różnie. Po prostu wynika trochę z potrzeby. Z potrzeby, ale wynika też jakby trochę z moich zainteresowań, bo ja jestem sam w Akademii Sztuk Pięknych i zajmowałem się sztuką. I wszystkie rzeczy związane ze sztuką, z taką aktywnością twórczą, z kreatywnością są mi bliskie. W związku z tym, że znaleźliśmy fajne osoby, takie jak Weronika, jak Natalka, które chcą pracować, to po prostu napisaliśmy program, który pozwala na taki rozwój kreatywności, bo zarówno poza fotografią to robimy teatr, to robimy zajęcia plastyczne, to robimy również inne zajęcia, które są związane właśnie z kreatywnością i sztuką i taką aktywnym uczestnictwem w różnych dziedzinach sztuki. Czyli chodzimy często do teatru, uczestniczymy w jakichś tam wystawach sztuki współczesnej bardzo często. Także na co dzień staramy się być obecni w tej rzeczywistości kulturalnej naszego miasta, regionu.